Siedmiu samurajów. Recenzja z filmu z 1954 roku. Piotr Boroń. To film z zupełnie innego obszaru cywilizacyjnego. Choć prawdę rzekłszy, reżyser Akira Kurosawa oceniany jest i tak jako ten, który podaje światu zachodniemu tak przetworzony obraz Japonii, abyśmy mogli ją zrozumieć. Film powstał w złotym okresie Hollywoodu i nie tylko potrafił oczarować kinomanów innym spojrzeniem na człowieka, egzotyką, a nawet odmiennym tempem akcji, ale na stałe utrzymać się w większości rankingów najlepszych 100 filmów ever. Co więcej, Hollywood w 1960 roku wyprodukował remake'a w postaci Siedmiu Wspaniałych. Jestem z reguły przeciwnikiem robienia remake'ów dobrych filmów, a tym bardziej znakomitych, ale tym razem widzę uzasadnienie wersji amerykańskiej, bo zupełnie zmieniono realia z kraju kwitnącej wiśni na teren Meksyku. Remake był nawet nagradzany, ale według mnie ani nie umywa się do Siedmiu Samurajów. A potem był już tylko upadek w postaci Powrót Siedmiu Wspaniałych 1966, Kolty Siedmiu Wspaniałych 1969, Siedmiu Wspaniałych Nadjeżdża 1972, w których już nawet nie chcieli grać aktorzy z 1960 roku, a w USA uczniowie dla zabawy wymyślali nowe tytuły w rodzaju Przygody Siedmiu Wspaniałych w Domu Spokojnej Starości lub Pogrzeb Siedmiu Wspaniałych. Ale to tylko dowód, jakie wrażenie zrobił pierwowzór. Wróćmy do niego. Akcja toczy się w 1587 roku, to znaczy wtedy, gdy na tron Polski wstępował Zygmunt III Waza. Akcja toczy się w japońskiej wiosce, którą co pewien czas nawiedza banda, która łupi wieśniaków, a oni wreszcie postanawiają się bronić i postanawiają wynająć kilku samurajów, którzy utracili swego seniora, czyli są roninami i błąkają się po kraju w poszukiwaniu zaciągu do wojska. Wieśniaków stać tylko na ofertę ich żywienia w dniach walki. Jak widać, małe szanse. Ja na przykład oglądam go co kilka miesięcy i już się cieszę, że następny raz będzie niebawem. Nigdy nie mam dosyć muzyki z tego filmu. Po ludzku lubię tych siedmiu roninów, którzy postanowili walczyć za słuszną sprawę. Każdego za co innego, bo autorom filmu udało się jak mało komu wyraźnie zarysować ich sylwetki. Jest więc starszy już wiekiem i z ogromnym, głównie przykrym doświadczeniem, Kambei Shimada. Gra go japoński aktor Takashi Shimura. Ja wiem, że trudno zapamiętać to japońskie nazwisko, ale wypowiadam je w hołdzie dla tego aktora. Kreowany przez niego samuraj pojawia się, gdy jakiś osaczony w stodole bandyta grozi zabiciem dziecka wziętego jako zakładnika. Kambei każe ogolić sobie głowę i w przebraniu mnicha unieszkodliwia bandytę gołymi rękami na zawsze. To on nadaje się na przywódcę, który bardziej zaryzykuje własnym życiem, niż wysyła innych na śmierć. On ma rozsądek i zdolności przywódcze. To on zgromadzi drużynę, a będzie mu w tym sekundował zachwycony nim młody samuraj, który chciałby przeżyć wielką przygodę i szuka mistrza. Znajduje. Ale przy wszystkich cechach młodości, gdy tylko napotka innego samuraja, który czymś go zachwyci, zwraca się ku niemu zachwytem całej duszy i poszedłby za nim jako uczeń na koniec świata, tak jak jeszcze niedawno za Kambei. Ale tymczasem ma problem, bo się zakochał. To też piękny wątek w filmie. Jest samuraj Shichiroi,
stary przyjaciel Kambei, który napotkawszy go, nie może się nadziwić, że jeszcze obaj żyją i z pełnym zaufaniem do Kambei wchodzi w beznadziejną sprawę, bo to słuszna sprawa. Powiało średniowiecznym etosem rycerskim i słusznie, bo taki był. Jest samuraj, który nigdy nie traci humoru, jest też zawsze skupiony na doskonaleniu swojej sztuki walki. Jest wreszcie z pochodzenia chłop, który podszywa się pod samuraja i jest dobrym wojownikiem, ale zawsze ma poczucie, że jest od pozostałych gorszy z urodzenia. Gra go ulubiony aktor Akira Kurosawy, czyli Toshiro Mifune. Znajdziemy go w większości filmów Kurosawy, a jestem pewien, że zechcecie je Państwo oglądać po Siedmiu Samurajach i nie pożałujecie. A ja już sugeruję filmy Rosiomon i Tron we krwi. Dlaczego lubię Siedmiu Samurajów? Nie tylko za klimat i posągowe sentencje. Jedną z cech, która mnie w nim uderza, to portret mężczyzny w dobie kryzysu mężności. Znamy takie powiedzenie, bądź mężczyzną. Ale media, ustawodawstwo, szkoła i tak dalej robią wszystko, aby chłopcy byli dziewczętami. Tępienie zachowań agresywnych to początek pracy nad zmianą płci i rzecz najmniej kontrowersyjna. Ale z dłuższej obróbki chłopcy wychodzą do prawdy jako zuniformizowani bezpłciowcy. A tu kobiety chciałyby prawdziwych mężczyzn, na których by się oparły. No i mamy problem, a właściwie miliony problemów w każdym domu z osobna. To, co powiedziałem, czyli relacja płciowa, wydaje się problemem narzucającym się od razu. Ale pragnę uwypuklić nieco inny problem mężności. Postawę światopoglądową i patriotyczną. I zgadzam się, że jest wiele kobiet, które zachowują się doprawdy po męsku. Ale szkoda, że ich trzeba, gdy brak mężczyzn. Co to właściwie znaczy być prawdziwym mężczyzną, zachować się po męsku, być męskim i tak dalej? W recenzji z filmu Siedmiu Samurajów odpowiadam jego treścią. Kambei nigdy nie użala się nad sobą. Troską ogarnia innych, ale dba o właściwe zaklasyfikowanie, czy z pewnością jest jego pomoc potrzebna. Czy jest chciana? Ile wreszcie należy pomóc komukolwiek? Widać wyraźnie, jak różną pomoc dopasowuje do dzieci, kobiet, nieuzbrojonych mężczyzn, czy wreszcie samurajów, a na koniec jeńców. Jest bardzo sprawny fizycznie, ale wyróżnia się mądrością i rozwagą. Porównując go ze średniowiecznym rycerzem, z chrześcijańskiego kręgu kulturowego widać jasno, że są wręcz jednakowi. To postaci uniwersalne, sprawdzające się zarówno w dalekiej Azji, jak i tu w Europie. Nie szargajcie tego etosu. Wczytajcie się. Dowiedzcie się więcej o rycerzu, o samuraju. To piękna przygoda. Wejście w ich ducha, ich wartości. Tak tego dzisiaj brak. Dziękuję. Piotr Boroń.